Cześć, witam serdecznie. Marcin Kuźmak w swoim kolejnym filmie. Dzisiaj będę chciał pokazać ciekawy motocykl Suzuki GSX-R 400. Dzisiaj jestem w takim mało profesjonalnym garażu. Mimo iż jest styczeń 2017, na zewnątrz jest, ja tutaj pokażę, leży śnieg, jest bardzo mroźno. Jest oczywiście słońce, ale na pewno nie jest to pogoda, by robić jakieś krótkie przejażdżki na motocyklu. Ale troszeczkę opowiedzieć o takim ciekawym motocyklu jak Suzuki GSX-R 400. Na pewno dzisiaj jest to miejsce i czas. Motocykl, jak widać, dla tych, którzy znają temat, był produkowany z początkiem lat 90. Ten konkretny egzemplarz jest z 1991 roku. Jest w malowaniu biało-niebieskim. Są też gdzieś tam miejscowo elementy czarne. I jest to model GSX-R 400 SP2 Sport Production. Motocykl jest na tyle ciekawy, że przeglądając ogłoszenia portali gdzieś tam aukcyjnych, tych egzemplarzy w ogóle nie ma na sprzedaż. Jest to naprawdę unikat, tym bardziej, że ten jest zachowany w oryginale. Za chwileczkę może troszeczkę pokażę tak, jak wygląda jego stan wizualny. No, widzimy, tutaj są jakieś zarysowania. Natomiast 400 praktycznie w sprzedaży na rynku motocykli używanych nie ma. Jak już wspomniałem, ten jest z 91 roku. Na dzień dzisiejszy ma już ponad 25 lat. I no, ciekawostką jest to, że jest to motocykl oczywiście o pojemności 400 cm. Nie wiem, czy to będzie idealnie widać. Tam jest odlew 398 cm. Silnik czterocylindrowy, jak przystało na prawdziwą japońską szlifierkę. Głowica wykonana w technice wielozaworowej. Tu akurat jest 4 zawory na cylinder. Łańcuch rozrządu, jak w motocyklach japońskich z lat 90. jest, nie wiem, czy tu będzie coś napinacz akurat, czy to będzie dobrze widać. Jest między drugim a trzecim cylindrem, czyli po środku silnika. Średnica cylindra 56 mm, skok tłoka 40,4 mm. Ma generować moc 59 koni mechanicznych przy 12,5 tysiąca obrotów. Natomiast kiedy wskazówka pokazuje nam 10 tysięcy na obrotomierzu, gdzie silnik ma generować 40 Nm momentu. Jak widać, prędkościomierz jest wyskalowany do 180. Gdzieś tam w internecie przeglądając, widziałem, że bodajże jakiś Niemiec miał też takie Suzuki i tam prędkościomierz był wyskalowany powyżej 200 km na godzinę. Tu jeszcze troszeczkę wrócę do obrotomierza. Czerwone pole, jak widać, zaczyna się od 15 tysi, a końcowa skala to 18 tysięcy. Także bardzo wysoko ten silnik kręci obroty. I jak on przede wszystkim jest zbudowany, tak troszeczkę chciałem o nim opowiedzieć, omówić go. Widzimy, przednie zawieszenie jest na upside'zie. Zaciski hamulcowe czterotłoczkowe, dwie tarcze na przednim kole, także uważam, że jest to rasowy, sportowy motocykl. Opona, jaką zaleca producent, powinna być 120, nie wiem, czy to tak będzie idealnie widać, jest akurat 120 na 60 17. Z tyłu ogumienie powinno być, według tego, co zaleca producent, 160 na 60 17. Tu jest akurat 150 założona. Jest to już drugi motocykl, w którym spotkałem się z tym, że opona jest o jeden rozmiar
mniejsza założona, ale to nie przeszkadza, bardzo przyjemnie się jeździ na tej oponie. Jak widać, wahacz tylny, zębatka, łańcuch, centralny amortyzator. Brak tutaj podnóżków dla pasażera. Tu widzimy dla kierowcy, dla motocyklisty. Tu nie ma podnóżków dla pasażera. Myślę, że dość na tym siedzisku niewygodnie by się jeździło pasażerowi, więc nawet to w niczym nie przeszkadza. Zbiornik paliwa o pojemności 16 litrów. Na moje oko jest to wszystko w oryginale. Widzimy różnego rodzaju zadrapania, ryski. Także jest to ząb czasu. Tu boczne osłony też widzimy, są jakieś zaprawki robione, ale jest to w miarę w oryginale. Bardzo ciekawe są te zaczepy, które łączą ze sobą ten boczny element z tym dolnym. Z tamtej strony chyba nawet jest nieoryginalna jedna śruba. Jak widać, są dwa oryginalne zaczepy. I tutaj śruba już wkręcona, imbusowa. Jeszcze troszeczkę wrócę tutaj mechanicznie. Zasilanie paliwowe, gaźnik, cztery gaźniki, czyli na każdy cylinder przypada karburator firmy oczywiście Mikuni. Silnik o symbolu, nie wiem czy tutaj to będzie tak widać, K709. Bardzo ciekawy motocykl. Waga 167 kg. Ja mierzę 175 cm wzrostu, także dla mnie tym motocyklem naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ. Prowadzenie jego jest perfekcyjne w cyklu miejskim. Łatwość manewrowania. Podoba mi się ten kształt, jaki został zaprojektowany, GSX-ery. Oczywiście ja nazywam to, że jest to miniaturka kultowej 750. Wiadomo, po tej ramie poznajemy, że GSX-era była kultowym motocyklem. Tu akurat są lusterka schowane. Jeszcze widzimy, jest pęknięta szyba w tym miejscu. Ale tak jak już wspomniałem, motocykl ma ponad 25 lat, więc ma prawo nie być już idealny. Przebieg 54 tysiące kilometrów. Także tak wygląda rzadko spotykana kultowa GSX-R400 w wersji SP2. To tyle, jeżeli chodzi o ciekawą GSX-R400. Dzięki serdeczne, pozdrawiam i zapraszam Was na swoje kolejne filmy.